Sposób wyciągnąć radio oryginalne z Opla Astry G2. Tu akurat 98 rocznik Opla Astry. Radio, jakie jest tutaj zamontowane, to jest Philips Car 400. Pewnie niektórzy z Was mają na przykład Car 300 i inne tego typu na jeden DIN. Jeden DIN, czyli pojedyncza szufladka. W jaki sposób wyciągnąć to radio? Ja tutaj po prawej stronie mam CB radio z gruchy, ten uchwyt zaraz go ściągnę. Te radio, żeby wyciągnąć, potrzebujemy z tych czterech otworów wykręcić te takie mikroimbusy, jakie tutaj są. Jak wyglądają? Dwa zrobione przeze mnie klucze. Tylko się nie śmiejcie, bo to wymagało pracy około 10 minut. Wygląda to w ten sposób. Mam nadzieję, że każdemu się podoba. A teraz pokażę Wam, w jaki sposób radio wyciągnąć. Od razu podpowiem, że wystarczy, że odchylimy w tą stronę jeden klucz, w tą stronę drugi klucz. Pociągniemy tutaj i tutaj dwoma rękami do siebie i radio po prostu wyjdzie. Ciężko mi będzie to teraz pokazać, ale nie mam statywu, a spróbuję tak. O. Mam nadzieję, że widzicie. Odchylam w prawo obydwa klucze, pociągnę do siebie i radio wychodzi. Mam nadzieję, że wszyscy widzieli. Ok, wystarczy w prawo, tu w lewo, mocniej odchylić, troszkę poruszać, nawet nie trzeba radia tu za kasetę trzymać. Po prostu do siebie posunąć i zobaczcie, radio wychodzi. No i reszta już chyba jest jasna, co i jak. No to już każdy wie, jak wyciągnąć radio, jak sobie zrobić klucz. Tu Wam pokażę te zaczepy, żebyście widzieli, o co chodzi. Tu z boku to jest ten element, dalej po prostu klucz nie wejdzie. Więc jeżeli klucz dochodzi do pewnego momentu, czyli to jest jakieś, moim zdaniem, 4-5 cm, może mniej. No to tyle i koniec. Więcej już go nie wciśniemy. Zobaczcie, bo tu jest taka blokada. Zobaczcie teraz, jak wyciągnę klucz, co będzie się działo. Spójrzcie. Tu są takie mocne, może nie mocne. Tu są takie zaczepy. O, tu takie ostre. Więc one trzymają się wewnątrz w ramie. I nawet jakbyśmy cisnęli radio, nic nie zrobimy. Chodzi o to, żeby wsadzić klucz do tego miejsca, gdzie te zaczepy są. I tu, jeżeli my odginamy w tą stronę, czyli do zewnątrz, nie do wewnątrz, pamiętajcie, to ten zaczep, on się chowa. Zobaczcie, widzicie? Ja naciskam i te dwa iglaki, tak to sobie nazwiemy, one się chowają do wnętrza radia i w ten sposób radio już można wysunąć, bo nie ma elementów, które jeszcze mogą trzymać. I należy to zrobić z dwóch stron, bo jedna strona to trochę za mało. Dlatego trzeba mieć dwa klucze, zrobić sobie, albo kupić, wsadzić do końca, wysunąć na zewnątrz, jeden, drugi i radio po prostu samo sobie wyjdzie. Ok, wszyscy już wiedzą, więc nie przedłużam. Trzymajcie się, pozdrawiam.